niedzieli. Niestety miejsce wolne nie ma, natomiast spotkania polskich, jak i zagranicznych menadżerów, którzy opowiedzą, w jaki sposób to właśnie zapraszają artystów do współpracy. No, się wiedzieli, żeby się wiedzieli, ale to, żeby powstało coś nowego. Więc to jest bardzo ciekawe kultury, gdzie w każdym razie powstają nowe kolaboracje, nowe utwory, zupełnie oryginalne, oryginalne, inne brzmienie. Nie, 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 nie
I'm going to go to the next one.
Thank you.
私は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 
przejąłem, którą chodzę, to nie jest koniec. Dziękuję Thank you.
na interesy niż szarej kapitanatu, tak? Jest polityką przeciwdziałową szansami na te zamiary przyszłości i w związku z tym myślę, że to jest też pewien taki kierunek wskazania, że to jednak nie jest najbardziej tradycyjni europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych, także kapitania, a właśnie Polska mogą liczyć na nowe otwarcie. I wiem, że to będzie wizyta, która przynajmniej także wizerunkowej będzie ważnym elementem budowania pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Wizyta Donalda Trumpa jest tylko okazją do podniesienia stawki kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa i energetycznego Polski. Dziś muszę na to robić, chociaż Stanów kontynentalnych nie ma małości. Zaznacza, że wśród rozmów z przywódcą Stanów Zjednoczonych będzie podnoszona kwestia rozszerzenia współpracy w dziedzinie arktyki. Zarówno prezydent Żydzika, jak i przedstawiciele rządu, ale także spółki, pewnie nie spółki Skarbu Państwa, będą poruszali w rozmowach ze stroną amerykańską, tym samym prezydentem Donaldem Trumpem, możliwość zacieśnienia współpracy energetycznej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Zwracam uwagę także na to, że w Stanach Zjednoczonych transport gazu może być kierowany nie do każdego kraju. To wymagania to konkretne zgody z Departamentem Energii. I to, że pierwszy transport gazu do naszej części Europy zapytał właśnie do Śląska, to jest bardzo twardy dowód na bliskie relacje energetyczne Polski i Stanów Zjednoczonych. Stanów Zjednoczonych jest przekonany o tym, że pozycje Donalda Trumpa w Polsce zawodzą na tyle, że nie chcą tego gazu energetycznego Polski. Przez MSWiA ma nie zwłaszcza kształt stanie naszej nacji. Sejmowym głosowaniu poparł wniosek o wyrażenie gotowości na stosowanie niczego, żeby przez platformę obywatelską głosowanie zostawiła burzliwa debata. Podczas niej posłowie opozycji nawiązywali między innymi do tragicznej śmierci Igora Skrzypowiaka, mierzyca z punktu internetu. Środowiska o sposób sprawowania nadzoru oraz polityka kadrowa prowadzona przez szefa MSWiA doprowadziła do patologicznych wywiadów na policji. Sejmowa Beata Szydło, broniąc swojego ministra, podkreśliła, że minister spraw wewnętrznych i administracji pełnił mandat na odbezpieczenie Polski i Polaków. Nie przestrzegania prawa, nie przestrzegania prawa pozytywnego, bo to będzie do tego krytyki gospodarczej, ale to było w stanie, nie bardzo mi się to jest.